Cześć, siemanko, z tej strony Cloud140 i witam was w kolejnym odcinku serii Minecraft z modami. Dziś mam dla was właściwie zlepek, właściwie sposób, a nie modyfikację na to, żeby wasz Minecraft był lepszy. Dokładniej, mod jaki mam do zaoferowania dla was to są shadery. Jak widać, shadery zapewniają, że trawa faluje, liście falują, są po prostu takie są cienie, no po prostu takie są zarąbiste cienie. Otóż oczywiście możecie wyłączyć całkowicie swoją paczkę wygrać. Tak. Zobaczymy wtedy, jak to wygląda. Ja to przewinę, bo mi się zawsze dłużej ładuje niż to będzie widoczne. Ok, jak widać, mam podstawową teksturkę Minecrafta. Jest już o niebo lepsza niż. No powiem tak, wprost. Podstawowa teksturka Minecrafta woła pomstę do nieba. To jest 16 pikseli na 16 pikseli. Ja po prostu płaczę, jak to widzę. Naprawdę ja płaczę. Dlatego mam wszystkie paczki zasobów i tak dalej. I tu na przykład użyję sobie tej paczki zasobów, gdzie ona była. To jest jedna z lepszych paczek zasobów, którą ostatnio ściągnąłem, bo jest jeszcze Faithful 256x256. Niestety resource paki 512x512 mi nie wchodzą. Nie wiem, czy to wina, że za mało pamięci przydzieliłem. Właściwie ja nigdy nic nie przydzielałem. On sobie tak po prostu przydzielił 1 giga z 16. No ale nie, nawet jeśli chodzi o kartę pamięci, to ja mam 3-gigową kartę nie pamięci. Jak to się nazywa? Kartę graficzną. No to też inaczej by było, ale on i tak sobie bierze 1 giga. No dobra, jego wybór. No i tu mamy na przykład resource packa i sobie wyobraźcie takiego Minecrafta, żeby wyglądał w ten sposób. No ja pierdzielę, zachwycam się tą wodą. Podchodzę do drzew, drzewa falują po prostu, normalnie, bez spinki. O, dźwięków zabrakło. Mamy na przykład jeziorko jakieś śliczne. Tu na przykład mamy moby, które by wyglądały o niebo lepiej w tej wersji. No nie wszystkie moby są ukończone. Tu na przykład nietoperek lata, bardzo fajne. Tu mamy na przykład krypcia, taki trawiasty. No powiem wam, że ciekawa koncepcja. O, jak zwykle mi poznikało połowę mobów, bo się odsunąłem, nie wierzę. Tu mamy slime, tu mamy na przykład zombiusie, zombie. A, zombiego nie od... To w dywąd, no. Tu mamy zombiaka na przykład, jest po prostu zarąbisty. Endermana, tego gościa ciemnego nie widziałem. A nie mam nic ciekawego z Endermanem. Tu mam na przykład szkieletona. I po połączeniu, jakbyśmy biegali po mapie, widząc coś takiego. Tu na przykład mamy prezentację łącznie z shaderami resource packa dodatkowo. I tu zobaczmy, na przykład mamy fontannę, która jest no po prostu prześliczna. Tu mamy na przykład, no tu jest niedokończony ten resource pack, no ale sam pomysł jest po prostu świetny. No leć. Dobra, i więcej nie polecisz. Tu mam na przykład deski, drabinę. No tu akurat widać, że ten ender chest nie jest dokończony. Pańczyna, obrazki. Tu na przykład kufer, kufer jest po prostu zarąbisty. I wyobraźcie sobie coś takiego w normalnym Minecrafcie. Normalny Minecraft, żeby tak wyglądał. No po prostu bosko by było. Wybierzmy sobie teraz inną paczkę zasobów. Połączmy sobie kilka. Połączmy sobie tą paczkę zasobów. Jeszcze se wrzucę do tego tą paczkę zasobów, ale to pod spód. O, tak wygląda ten rodzaj zasobów. To jest bardziej faithful, właśnie 256x256. I to powiem wam, że tamta paczka dla mnie była lepsza, bo wprowadzała mroczny klimat. Ale jeśli... Ale Minecraft jest grą dla dzieci, pamiętajmy. Grą dla dzieci, która jest no... Taka wiecie, niektórzy właśnie wolą bardziej słodkie kolory. Tu mamy świnkę, tu mamy na przykład owieczkę. Tu mamy krówkę, tutaj też krówkę z oczami jak ja pierdziel. No krypcio taki jak krypcio, po prostu ulepszona wersja tych wszystkich mobów, które wyglądają o niebo lepiej na tym resource packu plus shaderach, bo właściwie to te shadery największą tutaj dają akcję. No po prostu miodzie, falujące liście, ja podchodzę do drzewka, ścina mnie i ja bym po prostu... Mam takiego baga, że na shaderach, że jak trzymam klocek budowlany, to wtedy mi zanika niebo. No i w każdym razie to byłoby po prostu epickie, widzieć takie coś na co dzień. No po prostu miodzio, falujące kwiatki, idziesz sobie, wiaterek wieje, po prostu. No dla mnie ten ktoś, kto wymyślił shader, jest geniuszem. Powinni zrobić opcję shaderowania dla, normalnie do Minecrafta dodać. No wyobraźmy sobie tyle gier, co jest na rynku, tyle techniki, a Minecraft 16 pikseli, no umrzeć można, dlatego ja polecam shadery. Jak się instaluje shadery, link będzie do Ani PG na stronkę, bo ona ma wszystkie instalacje. I dokładniej to tak, ja wam powiem pokrótce. Na początek musicie zainstalować Forge'a. Do Forge'a wrzucacie do folderu moc Optifine Ultra, koniecznie Ultra.
i do tego samego folderu wrzucacie po prostu shadery. I potem jak już macie, odpalacie sobie Minecrafta, jest zainstalowany i wtedy będzie po prostu coś takiego się wam wyświetli. Known, jak widać none. I wtedy dostajecie Open Shader Pack folder i do tego folderu wrzucacie sobie shadery, które są naprawdę różne, bo to nie jest jedyny shader, jest ogromna masa shaderów. Ja sobie wymienię tamten rodzaj, bo tam to mi się bardzo podoba. O, ja wolę ten resource pack, jest zarąbisty, ale wielki cień. Ciekawe skąd pada ten cień. Nie ma tu żadnego drzewa czy coś, może się nie wczytało coś, nie wiem. Albo może słońce, nie wiem. A, dobra, co daje taki wielki cień? Co daje taki ogromny, wielki cień? No, może to drzewko. O, tak wygląda, że to jest to drzewko, daje taki ogromny cień, bo słońce jest w tamtą stronę, w tamten mankiet. Tak. Otóż, modyfikacja shadery jest po prostu epicka, ja polecam. To nie jest 2 na 10, to jest po prostu epicko. Bez tego w ogóle już nie będę grał. Będę miał shadery za każdym razem, mam już tam wersję 1.7.10, potem sobie gram na 1.8 i tak dalej, po prostu bosko. Więc oczywiście jeśli ktoś nie ogarnął to co mówiłem odnośnie instalacji, to będzie link w opisie do Ani, do mojej znajomej, i ona tam ma instalację na każdą wersję. Na ten moment ja jeszcze będę z wami żegnał i pozdrawiam.